Jedną z najbardziej tajemniczych osób, które brały udział w tzw. przemianach po 1989 roku, jest Bronisław Geremek, profesor historii, uczony, człowiek światowy, znawca biegły języka, co mu nawet wytknął niejaki Rafał Trzaskowski, że od niego się uczył po francusku, więc coś w tym musiało być. Ale tego typu postać, tak wyrazista, tak jednoznaczna, tak naprawdę nie ma swojej pewnej biografii. Co my o nim tak naprawdę wiemy? Skąd się wziął? Jaki był? Od kiedy był w opozycji? A czy zawsze był w opozycji, czy nie? Rok 89, okres przemian, rozpoczyna się tym, że wielki budowniczy, czyli Bronisław Geremek, przystępuje do dzieła, do zmian. Polskę ludową przerobić na neopolską ludową, czyli żeby było tak jak było, ale żeby wyglądało, że jest zupełnie inaczej. I bardzo wielu ludzi dzisiaj patrzy na te przemiany jako na coś zupełnie prawdziwego, na coś zupełnie oczywistego i w dodatku, że to się wtedy dokładnie zaczęło. To jest oczywiście nieprawda. Były dwie strony. Z jednej strony była strona ta oficjalna, komunistyczna, z towarzyszami Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem i z drugiej była strona opozycyjna, czyli właśnie z towarzyszami Bronisławem Geremkiem, z towarzyszem Jackiem Kuroniem, z towarzyszem Leszkiem Balcerowiczem i tak dalej. Dogadali się ponad nami i nad naszym właściwie kosztem pod okrągłym stołem, a cała reszta była dekoracją. Natomiast zmiany rozpoczęły się wcześniej. 25 września 1985 roku towarzysz Wojciech Jaruzelski, niewątpliwie dyktator Polski Ludowej w tamtym okresie, człowiek, który piastował wiele funkcji stanowisk z nadania sowieckiego, udaje się na 40. sesję Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. Nikt tego nie robił przedtem i nie robił później, ale ten wyjątkowy moment został wykorzystany. Został wpuszczony jako osoba z paszportem dyplomatycznym do Stanów Zjednoczonych, chociaż był wrogiem takim samym jak prawdopodobnie Kim Il-sung. Tak był traktowany. Ale ta wizyta miała na celu przykrycie czegoś innego. Otóż on pojechał do siedziby wielkiego finansisty, człowieka, który trząsł imperium światowym finansowym, do Dawida Rockefellera. Tam został powitany w sposób niezwykle kurtuazyjny. Rockefeller wyszedł przed własny gmach, wprowadził go do wnętrza, dopuścił go do własnych gabinetów, pokojów, do zbiorów sztuki, porozmawiali sobie jak równy z równym, coś załatwili, a oficjalne komunikaty były takie, że się po prostu spotkał i nic więcej z tego rzekomo nie wynikało. Jaruzelski dla siebie, dla swojej ekipy niewątpliwie załatwił glejt bezpieczeństwa. My oddamy wam wszystko. Wy nas za to nie ruszacie. Z tego, co pozostawicie, co nam kapnie, to my sobie to zbudujemy też jakieś gniazdko i jakoś przetrwamy. Dokładnie to wszystko się stało. I w roku 89 Bronisław Geremek objawił się jako jeden z przywódców opozycji. Przedtem doradca Solidarności. Człowiek, który miał ogromny wpływ na zachowania się Związku, na kierunki jego polityki, był człowiekiem określonym jako element antysocjalistyczny, czyli antykomunista stoi na czele zmian. On firmuje Wałęsę, on firmuje Mazowieckiego i wielu innych, człowiek z głową, a oni tylko drobni wykonawcy. Bronisław Geremek przez 18 lat był funkcjonariuszem komunistycznej partii w Polsce Ludowej. Nie był szeregowym członkiem i nie byle przeciętnym towarzyszem. Już w początkach swojej kariery partyjnej zabłysnął niezwykłym intelektem. Pisząc rekomendację partyjną dla towarzysza Ryszarda Kapuścińskiego, potrafił pokazać, co potrafi. W okresie pracy i studiów na Wydziale Historycznym towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny. Ani po polsku, ani nie logiczne. Nie można przejść wzrostu. Nie można przejść wzrostu politycznego i organizacyjnego. W umyśle komunistycznym towarzysza Bronisława Geremka było to możliwe. I wreszcie zdecydowana polszczyzna. Wytykając wady kandydatowi, bo to był obowiązek każdego, kto rekomendował nowego członka do starych członków, napisał tak o towarzyszu Kapuścińskim. Jest to często niedojrzałość decyzji z młodzieńczą fanfaronadą i lewactwem często wiążące się. To zdanie musimy podzielić na kawałki, żeby zrozumieć jego sens. Wielki intelekt natomiast nie potrafił wyrazić własnej myśli. Ta fama, że to jest geniusz, trwała właściwie od początku jego kariery. I jego kariera toczyła się zupełnie inaczej niż tam się wydaje. Była żelazna kurtyna, ale była nie dla wszystkich.
W latach 1955, w latach 60. i następnych towarzysz Bronisław Geremek wielokrotnie wyjeżdżał na staże zagraniczne. Stany Zjednoczone Ameryki, Francja to były kraje kapitalistyczne, to były kraje wrogie, gdzie paszportów na takie wyjazdy nie dawano. O takim wyjeździe, jak w jego przypadku, musiały decydować najwyższe gremie. Nawet nie szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Prawdopodobnie nawet jeszcze wyżej mogło być to zamieszane biuro polityczne Komunistycznej Partii w Polsce Ludowej. W latach 1960-1965 towarzysz Bronisław Geremek kieruje Centrum Kultury Polskiej w Paryżu. Jest to ośrodek pseudointelektualny, który ma ocieplać wizerunek Polski Ludowej wobec ludzi na zewnątrz, w tej właśnie burżuazyjnej Francji. Kto się do tego nadaje, jak nie taki towarzysz? Z dobrym pochodzeniem, czyli z pochodzeniem żydowskim, z dobrą znajomością języka francuskiego, do tego z tytułami naukowymi, pasował jak ulał. Jest w latach 60. gwiazdą telewizji polskiej, telewizji komunistycznej. To nie są kariery typowe dla tamtego okresu. To są kariery bardzo nietypowe. I później, gdy dochodzi do zmian, gdy powstaje Solidarność, gdy coś się w Polsce dzieje, mamy bardzo specyficzny dokument, który całkowicie kompromituje towarzysza Bronisława Geremka. Dokument opublikowany na początku lat 2000, niekwestionowany przez wiele lat. Dopiero ostatnio odzywają się głosy, że to może była nieprawda, ale dokument, który oddaje istotę jego działalności i jego myślenia. Jest to dokument sporządzony przez ambasadora Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli komunistycznej części Niemiec, dla towarzysza Erika Honeckera, który kierował partią komunistyczną w NRD. I tam Stanisław Ciosek, wtedy minister do spraw związków zawodowych, przedstawiciel Wojciecha Jaruzelskiego, przedstawiając ambasadorowi NRD-owskiemu sytuację w kraju, powołuje się na rozmowę z Bronisławem Geremkiem. Geremek jest wtedy szefem doradców Solidarności. Ci ani doradcy, ani władze Solidarności z pewnością nic o tym nie wiedzą, bo wizja, jaką przedstawił Geremek, jest po prostu przerażająca. Otóż towarzysz Ciosek w tym sprawozdaniu mówi: właśnie miałem osobliwą rozmowę z szefem ekspertów Solidarności Geremkiem. Nie wierzyłem własnym uszom. Geremek oświadczył, że dalsza pokojowa koegzystencja pomiędzy Solidarnością w obecnej formie a socjalizmem realnym jest już niemożliwa. Konfrontacja siłowa nieuchronna. Aparat Solidarności musi zostać zlikwidowany przez państwowe organy władzy. Po siłowej konfrontacji Solidarność mogłaby na nowo powstać, ale jako rzeczywisty związek zawodowy. Bez Matki Boskiej w klapie, bez programu gdańskiego, bez politycznego oblicza i bez ambicji sięgnięcia po władzę. Być może, kontynuował Geremek, tak umiarkowane siły jak Wałęsa mogłyby zostać zachowane. Po konfrontacji nowa władza państwowa mogłaby w innej sytuacji politycznej kontynuować pewne procesy demokratyczne. Pewne procesy demokratyczne, ale to są procesy, które z demokracją nic nie mają wspólnego. Otóż to jest wizja strony opozycyjnej, która o tym nic nie wie, przedstawiona stronie komunistycznej, która tego właśnie pragnie. Tak się rzeczywiście stało. Solidarność została w roku 1989 odtworzona. Bez programu gdańskiego, bez statutu, bez komisji krajowej. W zupełnie nowej szacie pozostawiono tylko znak graficznych i pozory, że to jest coś nowego. A towarzysz Geremek kontynuuje. Aparat Solidarności w 90% składa się z antykomunistycznych fanatyków i awanturników. Dążą oni do zdobycia władzy na bezpośredniej drodze. Organizują bez przerwy strajki, akcje protestacyjne, kampanie antyradzieckie i antykomunistyczne. Najnowsze ataki na organizacje partyjne w zakładach są ich dziełem wbrew oporowi realistycznie myślących doradców. Aparat Solidarności jest głupi i agresywny. To jest wizja człowieka, który ma reprezentować stronę związkową. To jest przedstawiciel władzy w związku w formie całkowicie ukrytej. Jak może być architektem zmian, które mają prowadzić do zmian rzeczywistych człowiek, który cały czas tkwi, mimo że już formalnie nie jest członkiem partii komunistycznej, mentalnie i towarzysko cały czas tej partii tkwi. I po roku 1989, gdy to on nadawał z innymi towarzyszami
oblicze nowej Polski, która rzeczywiście miała się zmieniać, otrzymaliśmy jako prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, jako pierwszego wicepremiera w rządzie bardzo sprawiedliwego dla komunistów Tadeusza Mazowieckiego, dostaliśmy generała broni towarzysza Czesława Kiszczaka, który równocześnie jest ministrem spraw wewnętrznych, czyli zmienić wszystko tak, żeby się nic nie zmieniło. Ciągłość władzy, nawet personalna, została zachowana. Polska po roku 89 nie odcięła się w żaden sposób od Polski Ludowej. Nie został zmieniony ustrój polityczno-prawny. Nie nastąpiła wymiana kadr w najważniejszych instytucjach. I te instytucje, powołane wcześniej, przeszły w bardzo łagodny sposób do III Rzeczpospolitej. Są i trwają do dziś. I albo przedstawiciele starego reżimu, albo jej wychowankowie nadają temu ton, co się dzisiaj dzieje. Jeśli martwimy się o przyszłość, jeśli widzimy, do czego to wszystko doprowadziło, pamiętajmy, kto był wielkim architektem, kto był wielkim budowniczym. Madeleine Albright, sekretarz stanu USA, nazwała towarzysza Bronisława Geremka polskim skarbem narodowym. Jeśli już, to skarbem w Polsce, a my skarby wieszamy tak jak arrasy na Wawelu, na korytarzu, żeby przychodzić i popatrzeć. Być może to jest odpowiednie miejsce dla konterfektów towarzysza Bronisława Geremka. Bronisław Geremek naprawdę nazywał się Benjamin Lebertow. Pochodził z rabinackiej rodziny żydowskiej. Zmiana nazwisk podczas wojny, podczas okupacji była czymś oczywistym, bo bardzo często ratowała życie albo dawała takie złudzenie. Natomiast to, co się dzieje w Polsce Ludowej po 1944 roku, niezwykle łatwa zmiana danych osobowych, danych personalnych, powoduje, że ci wszyscy ludzie gdzieś zniknęli, stali się nagle kimś innym. Gdy szukamy źródła tego procederu, źródła wymiany danych osobowych, odnajdujemy je w Kominternie, w Moskwie. Jedna z towarzyszek wysłanych wówczas z Komunistycznej Partii Polski w sposób nielegalny na stronę sowiecką do Moskwy opisała to w swoich wspomnieniach tak. Któż może pojąć i opisać święty dreszcz, jaki mnie przejął, gdy weszłam do gmachu Kominternu, znajdującego się nieopodal Kremla? Wątpię, czy młody czytelnik naszych czasów potrafi sobie to uprzytomnić. To była towarzyszka Esther Rosendahl-Schneiderman. Lata 60. i ona już wtedy mówi, że tamto pokolenie nie jest w stanie zrozumieć świętego dreszczu. To był stosunek religijny, nie polityczny. Ale ona mówi dalej o pewnym procederze, który właściwie wyjaśnia tą maskirowkę. Przedstawiciel Kominternu do tej delegacji, która przyjechała z Komunistycznej Partii Polski, od razu ma na samym początku sugestię. Wybierzcie sobie słowiańskie, dobrze brzmiące nazwiska. I ona opisuje. Mało kto z moich nowo przybyłych towarzyszy oparł się tej pokusie. Lea Kantorowicz przeobraziła się w Jelenę Kamińską. Jej mąż, Itzhak Gordon, w Aleksandra Leonowicza. Nechama Józef Feigelbaum stali się Natalią i Josipem Krawczyńskimi. I tak dalej. Wszyscy dokonali transformacji, nie ustrojowej, tylko personalnej. Z tym, kim byli, stali się kimś zupełnie innym. To zjawisko wyjaśnił nie kto inny, jak Adam Michnik. Opisując losy swojej rodziny, swojego pokolenia, nawiązał do tego, że jest przedstawicielem Żydokomuny. Być komunistą znaczyło wtedy coś więcej niż przynależność do partii. To oznaczało przynależność do pewnego języka, do pewnej kultury, fobii, namiętności i prawdopodobnie także do nowego nazwiska. Ten proceder trwał kilkadziesiąt lat. Dzisiaj to wszystko jest rozmyte. Gdy chcemy napisać biografię, uczciwą biografię kogokolwiek, jeśli ktoś zmienił nazwisko, to nazwisko powinniśmy podać. A w tym przypadku spotykamy się z zarzutem antysemityzmu. Nie wolno poddawać się takiej presji. Albo piszemy, że Stalin to nie był Stalin, że Lenin to nie był Lenin, albo nie piszemy w ogóle nic, bo to przestaje być historią. Czy towarzysz Benjamin Lebertow, czyli Bronisław Geremek, mógłby zrobić taką karierę po 1989 roku, gdybyśmy rozpoczęli proces zmian od tego, co było najważniejsze i najbardziej potrzebne, od dekomunizacji? On oczywiście tych kryteriów by nie spełnił i takiej funkcji odegrać by nie mógł. Nie stałby się wielkim budowniczym i nie zbudowałby nam gmachu odwrotnie. Nie na fundamentach, ale to wszystko stoi na tym kruchym, komunistycznym czubku. Dekomunizacja nauki, dekomunizacja polityki, dekomunizacja sądownictwa i dekomunizacja państwa po
po roku 1989 dałaby nam normalną, zdrową Polskę.